Znaczy, że nie, że mówimy do każdej dziewczyny Jolanta. Jakby nawet nie, że do każdej, bo to jest jakby ta jedna dziewczyna jest. W sensie, że nie możemy powiedzieć do... Chodzi o to, że nie mówimy do dziewczyny Jolanta. Nie chodzi mi o to, że mówimy do dziewczyny Jolanta. Chodzi mi o to, że mówimy do dziewczyny takie imię, jakie ona w danym momencie ma. Powiedziałem Jolanta, nie wiem dlaczego. Więc proszę nie notować tego. Mówimy do dziewczyny imię, co jej ma. Ale ponieważ nie możemy zapisać imię, co jej ma, bo to jakby nic nie znaczy, ale nie mogę pamiętać wszystkich imion, co może nie mieć. Przecież to nie ma ta dziewczyna, więc powiedziałem skrótowo Jolanta. Nie to bym za skrótowo, bo są trzy sylaby Jolanta, ale w sensie, że jakby zamknąłem Jolantę, w sensie w Jolancie wszystkie dziewczyny. W sensie nie zamknąłem w Jolancie dziewczyny, tylko powiedziałem Jolanta, jakby... Czy ja na myśli Jolanty? Przecież jeżeli dziewczyna ma na imię Jolanta, jak najbardziej mówimy Jolanta. To dziewczyna to imię, co ona w danym momencie ma, co je znamy, powiedzmy tam z dowodu osobistego wśród koleżanek, to imię mówimy. Już nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie mówimy do dziewczyny Jolanta, chyba żeby miała na imię Jolanta. To jak najbardziej mówimy. A ja powiedziałem Jolanta, bo tak powiedziałem. Mogę powiedzieć Elżbieta i Krystyna. Ale też nie mówimy Elżbieta Krystyna, chyba że to jest Elżbieta albo Krystyna. Albo dwie są naraz. Trzeba dwa imiona, ale to już wykluczone jest. Czyli mówimy do dziewczyny. Dobrze. Możemy zrobić zastępnik. Powiedzmy, mówimy do dziewczyny mi. A to mi, każdy postawia sobie imię, jakie dana dziewczyna ma. Czy będzie miała, tak? Czyli mówimy do dziewczyny. Jesień. 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 Złote liście spadają z drzew. Jesień, jesień, jesień. Dzieci liście zbierano na WF. Jesień, 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 złote liście spadają w dół. Jesień, jesień, jesień. Marcin znalazł tylko liścia. Wydasz. Proszę bardzo, uwaga, proszę bardzo, jeszcze nie teraz, proszę bardzo, teraz! Śpi!
Pomyliłem się! Spokojnie. Uspokój emocjonalność. Oddychaj. Uwaga. Jeszcze nie teraz. Bardzo uwaga. Spokojnie. Prowadzę teraz. Spokojnie. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Ta śmierć, ta smutek. Powiem ci, jesteś ciekawy. Smutek to mała dziewczynka, która siada na śniegu i patrzy. Bardzo ładnie. Zdziwiona. Dobrze. Na ślady. To jest smutek. Bardzo ładnie. Mam taki tradycyjny pas tadżykistański. Ale to, żeby to, może w ogóle zostawimy ciebie z państwem, bo masz tyle różnych rzeczy ciekawych. Nie, ja tylko pokażę. Będziemy przebierać, a o pracę to będzie w krawę. Pokaż. I to jest to? To jest nadajnik tadżykistański. Także no, więcej kraju będzie już nie. Naprawdę wracajcie do domu, bo już to trochę trwało, prawda? Chyba, że jeszcze spróbujemy zrobić coś takiego, Państwo sobie życzą. Czy Państwo... Kulejczek! Tak, bardzo dobrze, ale to będzie w tej wersji, czy Państwo wytrzymają i utrzymają tonację. Na końcu sprawdzimy, czy Państwo są w tonacji. Dobrze, nie będzie. Telefonem do. Nie, bo to było... Nie, to już było za teraz. Dobrze, powiem. Uspokójmy się najpierw, dobrze? Już bez wstępu, myślę. Jak? Jak teraz, to teraz.